Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek vloga degustacyjnego, który tym razem przewrotnie nie będzie zawierał degustacji. Bardzo często zadajecie mi pytanie: Tomek, od tylu lat jesteś gościem od whisky, dlaczego masz swoją markę wódki, a nie whisky? I dzisiaj na to właśnie pytanie postanowiłem odpowiedzieć, więc możecie spodziewać się odcinka dla graczy zaawansowanych, który skupi się na strategiach marketingowych w świecie wódki, na polskiej branży wódki, na koncepcjach budowania komunikacji marketingowej za pośrednictwem butelki i tego, co ta wizualnie przekazuje, a także na koncepcji tego, jaki alkohol może być postrzegany jako wybitny. Jeśli te tematy Was interesują, zachęcam do oglądania i mam nadzieję, że będzie to dla Was duża przyjemność. Nie sposób nie zauważyć, że jest to pierwszy odcinek, który jest kręcony czy publikowany po osiągnięciu pewnego bardzo ważnego dla mojego kanału etapu. Mam nadzieję, że ten etap jest także ważny dla Was, a jest to mianowicie coś, za co odebrałem już w komentarzach liczne gratulacje, choć nie było jeszcze żadnej publikacji. Osiągnęliśmy w końcu zawrotny pułap ponad 50 tysięcy subskrypcji, co jest dla mnie źródłem olbrzymiej radości. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny, obdarzacie mnie wielkim zaufaniem i ja z tego naprawdę czerpię wielką radość, a więc dziękuję serdecznie. Jestem także gościem słownym, więc po osiągnięciu tego pułapu dotrzymuję słowa i rozpoczynam proces optymalizacji optycznej mojego kanału. Chciałbym unikać tutaj słowa, które proponował mi ktoś tam w komentarzach, profesjonalizacja, ponieważ jestem głęboko przekonany o tym, że mój vlog profesjonalny był od samego początku. Natomiast teraz zajmiemy się być może trochę bardziej profesjonalną realizacją, którą jednak będę chciał trzymać w jakiś sposób na wodzy, ponieważ zależy mi na tym, aby móc nagrywać często, gęsto, w sposób łatwy i w sposób przystępny dla mnie, tak aby te bariery technologiczne nie generowały obciążeń czasowych. I dzisiaj właśnie pierwszy taki test, który także pochodzi z Waszego, mam powiedzieć, feedbacku, czy z Waszych informacji zwrotnych, jak niektórzy by sobie życzyli, a mianowicie w komentarzach sugerowaliście, że jedną z opcji, które można by wykorzystać, jest Ring Light. I taki oto Ring Light pojawił się dzisiaj w moim mieszkaniu i nagrywam z Ring Lightem, który jest trochę dalej niż normalnie by się znajdował, bo normalnie taki Ring Light to jest temat wykorzystywany na przykład do vlogów o make-upie. Ja make-upu nie noszę, na pewno nie będę Wam go pokazywał, ale Ring Lighta dzisiaj wykorzystuję. Jest to dla mnie nowość również dlatego, że nagrywam w środku nocy, a wszystkie inne światła, no może nie w środku, jest może w pół do 11, ale ja jestem już po pracy, wróciłem, ubrany tak samo jak w pracy, nagrywam dla Was i co ciekawe, wszystkie światła w mieszkaniu są zgaszone, natomiast świeci wyłącznie ten ring light. Ja przed sobą niewiele widzę, jestem tu z Wami. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Ja po kilku pierwszych próbach mam takie wrażenie, że liczyłem, że to coś naprawdę mocno zmieni, że będę mógł zacząć odcinek słowami: synku, jestem w budynku na innym levelu, ale mam wrażenie, że jeszcze aż tak na innym levelu nie jest. Moi drodzy, tyle w tematach okalających. Przechodzimy do sedna, do tak zwanego adremu odcinka, którym jest historia marki wódki, która na butelce ma logo, na którym widnieje dzik z Podgórna Street, czyli wódki ziemniaczanej Miller Spirits. Moi drodzy, żeby poznać historię tej wódki, trzeba zagłębić się trochę w moją historię, za co Was przepraszam, odrobinka nie tyle prywaty, czy może takich informacji, które nie wiem, są dla Was ciekawe, ale tak jak wspominałem wcześniej, ja z wykształcenia już wiele razy to wspominałem, jestem biotechnologiem, diagnostą molekularnym i jestem także na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tamto na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. Jestem także tłumaczem konferencyjnym na UAM-ie w Poznaniu, ale zamieszałem. Nieważne, mam nadzieję, że coś z tego rozumiecie. I teraz tak, na studiach gdzieś tam w latach 2004-2005-2006 zainteresowały mnie alkohole mocne, poruszaliśmy też przy okazji roztrząsania czy poznawania zagadnień związanych z mikrobiologią, takie zagadnienia jak browarnictwo, gorzelnictwo, fermentacja, tego typu tematy. No i to, że tak powiem, naprowadziło mnie na ten tor alkoholi mocnych, alkoholi leżakowanych, alkoholi, które wtedy w Polsce miały wymiar no nieporównywalnie mniej rozwinięty niż mają w tej chwili. Zacząłem się tym interesować, a studia za granicą, a także wyjazdy za wielką wodę i nie tylko pozwoliły mi od czasu do czasu obcować z takimi alkoholami, co oczywiście miało taki poziom, jaki teraz ma wielu moich oglądających, czyli piłem parę blendów, potem wypiłem pierwszego Molta, potem drugiego Molta, potem spróbowałem Molta, potem tam widziałem w Stanach jakieś whisky, potem byłem tu, potem tam. Później
okazało się, że wciągnęło mnie to na tyle mocno, że zacząłem interesować się tym poważniej. No i zacząłem się tym w końcu, zająłem się dziennikarstwem alkoholowym już 10 lat temu, założyłem kanał na YouTubie, pierwsze filmy o whisky, cały czas nieusunięte, zabawne. Dzisiaj zabawne wizerunkowo, wizualnie, bo cały czas poważne, merytorycznie poprawne. No i zacząłem się tym zajmować. Też pojawiła się taka pasja, którą wdrażałem w swoim życiu z uporem maniakalnym wręcz, a mianowicie zacząłem odwiedzać destylarnie. Pojechałem do Szkocji wielokrotnie, odwiedziłem kilkadziesiąt destylarni w Szkocji, pojechałem do Stanów, odwiedziłem destylarnie w Stanach, odwiedziłem destylarnie we Francji, odwiedziłem destylarnie w Skandynawii, odwiedziłem gorzenie w Polsce i tak dalej, tym podobnie. No i w pewnym momencie nastał taki czas, że mniej więcej 10 lat temu to było, że zacząłem prowadzić degustację whisky. I te degustacje prowadziłem w całej Polsce z tysiącami osób. Najmniejsza grupa, dla której prowadziłem degustację, to osób 2, największa to osób aż 700. Grałem z najlepszymi graczami na rynku, z największymi firmami, największymi korporacjami, a także licznymi czytelnikami i miłośnikami mojego bloga millerpije.pl, na którym przez lata publikowałem notki degustacyjne. Przez ten czas zdobyłem subiektywnie, ale wydaje mi się, że bardzo obszerne doświadczenie zarówno w temacie preferencji konsumenckich, czyli mam takie poczucie, że wiem, co Polacy pić lubią, ale oprócz tego zdobyłem spore doświadczenie w zakresie tego, jak degustację prowadzić tak, aby innym się to podobało. I właśnie dlatego wydaje mi się, że jest to tajemnicą mojego kanału na YouTubie. Otóż degustując z Wami robię coś, co robiłem już zawodowo od wielu lat i dlatego przychodzi mi to subiektywną oczywiście łatwością, ale przede wszystkim i co najważniejsze, bo zaręczam, że inaczej bym tego nie robił, przychodzi mi to z olbrzymią przyjemnością, ponieważ czuję, że ta energia wraca, w komentarzach wraca bardzo dużo, bardzo pozytywnej, nakręcającej mnie, napędzającej mnie energii. Dzisiaj śmieję się z kolegą, że trzeba bardzo uważać, bo chciałbym powiedzieć, na przykład jest takie alternatywne, mniej znane powiedzenie, że ta energia to woda na mój młyn. Ale można też powiedzieć, że ta energia jest muzyką dla moich uszu. Czy tak można powiedzieć, kiedy ktoś mówi coś przyjemnego albo coś, z czym się zgadzamy, ale trzeba uważać, żeby czasem nie powiedzieć, że ta energia to miód dla moich uszu, bo to nie najlepiej wypada, ale taka dygresja niepotrzebna, ale przecież przez ostatni rok na YouTubie z dygresji zasłynąłem. Dobra. Więc moi drodzy, mając taki bagaż doświadczeń i takie doświadczenie zawodowe, w pewnym momencie, było to lat temu, który to mógł być, 2013 może, albo 2014, już nie pamiętam, zacząłem handlować także alkoholami, otworzyłem pierwszy sklep z alkoholem. Później udało mi się dzięki różnym tam sytuacjom biznesowym, głównie dzięki rozwojowi Manumi i masowej sprzedaży najcięższych portfeli we wszechświecie, a także rozwojowi marki Miller Menswear, udało mi się przenieść do bardzo prestiżowej lokalizacji, nie na ulicy Podgórnej 4, tylko przy ulicy Podgórnej 4 w Poznaniu, wielki sklep, no wielki jak wielki, ale 300 metrów kwadratowych, dwa piętra poświęcone alkoholom i klasycznej męskiej elegancji, więc takie typowe man cave, w pewnym sensie, no nie chcę tutaj używać wielkich słów, ale takie miejsce, które elegancy faceci i dżentelmeni po prostu lubią i często je odwiedzają, często gęsto także z miast innych, o czym powiem już niedługo. Nie w tym odcinku, może w następnym. Dobra, no i tak się stało, no więc powstał sklep z moim nazwiskiem nad drzwiami, sklep nazywa się Miller Spirits and Style, no i też zacząłem myśleć o tym, że wspaniale byłoby mieć taki alkohol, który na butelce ma też to nazwisko, który mogę firmować własnym nazwiskiem, w który mogę włożyć całego siebie i oddać mu, że tak powiem, swoje serce i swoją energię. No i oczywiście tutaj narzuca się samo z siebie, że skoro jestem gościem, który od lat zajmuje się whisky, no to należałoby oczywiście stworzyć swoją markę whisky. Jednak ja podchodzę do tego tematu odrobinkę inaczej. Whisky to oczywiście alkohol bardzo ciekawy, ale bez wdawania się w szczegóły i zbędnego rozwodzenia się, żeby stworzyć markę whisky, która naprawdę ma ręce i nogi, która opatrzona jest pełną, taką nazwijmy to, pełną, nie wiem jak powiedzieć, chciałbym powiedzieć słowem chwałą, ale to nie jest dobre słowo, takim pełnym blaskiem marki, prawdziwej marki, prawdziwego produktu, to niestety przy whisky po prostu trzeba mieć skalę, nie wystarczy kupić gdzieś jednej beczki, nakleić tam czegoś i to mnie nie zadowala. Ja potrzebuję kreacji, wizualizacji, komunikacji, koncepcji, pewnej filozofii marki, wartości marki i pomyślałem sobie, że to muszę zrobić i takie miejsce, w którym zobaczyłem, że to się da zrobić, to jest właśnie rynek wódki. Dlaczego tak się stało? Może przede wszystkim powiem, co mną, że tak powiem, motywowało. Otóż, moi drodzy, przez ostatni rok na tym kanale opowiadaliśmy sobie bardzo dużo o historiach rozmaitych marek.
I nie jest tajemnicą, bo podkreślałem już to wielokrotnie, że historie marek alkoholi, szczególnie whisky, to takie historie, które wyglądają mniej więcej tak. Jest gość, który ma zapał i w sobie jakąś energię, entuzjazm. Gość ten otwiera sklep nad drzwiami, ma swoje nazwisko w szyldzie. Potem zaczyna produkować alkohol. Później ten alkohol staje się sławny. Później interes przejmują jego synowie, a później jest to marka globalna. Było tak w przypadku marek Teacher, Stewart's. Było tak w przypadku marki Chivas Regal, bracia Chivas. Było tak w przypadku marki założonej przez Johna Walkera, było tak w przypadku marki założonej przez George'a Valentina, przez Williama Granta i tak dalej, i tak dalej. I ja nie jestem tutaj gościem tak narwanym, żeby mówić wam, że stworzyłem oto jakiś zalążek czy primordium marki, która za chwilę będzie globalna, bo jest to oczywiście dla mnie strefa absolutnych, najbardziej wybojałych marzeń, ale marzyć trzeba, więc postanowiłem, że skoro postawiłem już pierwsze kroki w tym świecie, mam już swoje miejsce w tym alkoholowym świecie, to być może mógłbym miejsce to rozwijać. A co mogłoby być bardziej naturalne dla rodowitego poznaniaka, dla rdzennego mieszkańca krainy podziemnej pomarańczy, Pyrlandii, Wielkopolski, niż stworzenie marki wódki z ziemniaków? No i moi drodzy, wódka to w Polsce wielka kategoria, więc zainteresowałem się nią i po takim nie tyle przeanalizowaniu, co takim odczuciu, które miałem od wielu lat, zauważyłem, że ten rynek jest bardzo dziwny. Przede wszystkim dlatego, że ze strony konsumentów cechuje go pewien niezwykły dualizm. Dualizm ten polega na tym, że jako naród, który chce walczyć o swoje, ochoczo oddajemy się odwiecznej dyspucie z Rosjanami o to, kto tę gorzałkę na naszych ziemiach wymyślił, kto pierwszy wódkę zaczął produkować. Jednocześnie, co ciekawe i w mojej ocenie niezwykle zaskakujące, mamy taką sytuację, w której w tym segmencie super premium, w tym segmencie wódek najbardziej atrakcyjnych, okazuje się, że w Polsce prym wiodą wódki, które pochodzą ze Skandynawii, a nie z Polski, co jest dla mnie bardzo zaskakujące. Oczywiście mamy polskie wódki super premium i ultra premium, jednak lwią część tego tutaj obszaru zabierają marki, które polską wódką nie są, co mogłoby być trochę dziwne i według mnie jest pewnego rodzaju zaskoczenie. Dlatego pomyślałem sobie, że być może jest tutaj pewien obszar, który mógłbym zagospodarować ja. Oczywiście w skali mikro, jeśli nie nano, jeśli nie piko. Dobra, czyli 10 do minus 15. No i teraz tak, moi drodzy. Jest jeszcze jedna sytuacja, która też według mnie właśnie tego rynku wódki w Polsce dotyczy, a mianowicie istnieją nieliczne i odosobnione przypadki atrakcyjnego, ciekawego, kreatywnego, wysublimowanego marketingu w właśnie tej branży gorzelniczej, wódczanej w Polsce. Jednak tu nie mogę powiedzieć lwia część, ale prawie wszystkie te marki, które są markami globalnymi, markami wielkimi, uprawiają marketing, który jest marketingiem niestety niewysublimowanym. W pewien sposób kategoria ta jest zabetonowana. Generalnie komunikacja marek polega na tym. Pij naszą wódkę, ponieważ jest ona doskonała, żeby wznieść toast za przyjaciół, za dobre czyny, za specjalne okazje, za to, że pięknie wygląda w wiaderku z lodem itd., itd. I zauważyłem, że niewiele jest takich pomysłów, które mogłyby pokazać konsumentowi coś nowego, które mogłyby konsumenta w jakiś sposób, albo w ogóle, które aspirowałyby do tego, żeby konsumenta w jakikolwiek sposób w temacie tym edukować. A według mnie, i mam nadzieję, że jest to bardzo wiarygodne, kiedy to mówię, bo dowiodłem tego w mojej ocenie, jak zwykle subiektywnej, przez ostatni rok na tym kanale, według mnie edukacja, dzielenie się wiedzą potrafi przenosić góry. I dlatego pomyślałem sobie, okej, mam przygotowanie, mam wiedzę, mam w sobie chęć, żeby to zrobić i ta chęć od lat jest nieprzeparta, nie zmienia się. Ja nie zmieniłem kierunku swojego rozwoju. Nie powiem, że było, że to jest na dobre i na złe, bo było albo bardzo dobrze, albo w miarę dobrze. W każdym razie zawsze robiłem to z wielką przyjemnością, ale cały czas uparcie idę tym samym kursem, nieważne skąd wieje. Bo w ogóle w życiu jest trochę jak w żeglarstwie. Każdy wiatr może zabrać cię w kierunku, który ty wybierasz. Tylko musisz go obrać i być z nim konsekwentny, mocno trzymając ster. Boże, jakie wzniosłem już tutaj robią rzeczy. Wymyśliłem to na bieżąco, ale nie wiem skąd mi się to w ogóle wzięło. Okej, moi drodzy. Jesteśmy tutaj w grze, na tym miejscu, czy na tym etapie, w którym podjąłem właśnie decyzję o tym, że
podjąłem decyzję o tym, że chciałbym taką właśnie wódkę stworzyć, no i zacząłem się tematem interesować. No i pierwsza taka rzecz, która zaczęła mnie zajmować, to jest temat związany z tym, że taką wódkę skądś trzeba wziąć. No i tutaj oczywiście pierwsze się nasuwa, otwórzmy gorzelnię Miller, będzie wspaniale, destylarnia Miller, co to nie będzie i tak dalej. Z tym, że trzeba być szaleńcem, żeby zakładać zakład, żeby zweryfikować pewien koncept, żeby sprawdzić, czy taką wódkę w Polsce w ogóle idzie sprzedać, bo przecież jakby nie było, jest to wódka bardzo kosztowna. Cena rynkowa to 79 zł, znacznie więcej niż innych wódek licznie dostępnych w Polsce. No i teraz tak. Pomyślałem sobie zatem, że dużo ciekawiej byłoby wykorzystać wszystkie te umiejętności analizy sensorycznej, które zdobyłem przez lata degustując, opisując i tak dalej. Co ciekawe jeszcze, to wam muszę powiedzieć, że pomimo, że przez wszystkie te lata współpracowałem, nie wiem czy z wszystkim, ale z wszystkimi liczącymi się graczami na rynku, współpracowałem w zakresie rozmaitych rzeczy, czy to jakichś tutaj koncepcji marketingowych, czy to w ramach sędziowania konkursów barmańskich, czy jakichś konsultacji i tak dalej, to nigdy dla żadnej firmy produkującej alkohol nie pracowałem, więc można powiedzieć, że mam takie spojrzenie w jakiś sposób, nie wiem, czy to słowo pasuje, ale niech będzie, bo w whisky używa się określenia virgin oak, więc niech będzie, że jest to spojrzenie w jakiś sposób dziewicze lub przynajmniej niezależne. No i teraz pomyślałem sobie, że będąc w takiej sytuacji, mogę wykorzystać te umiejętności analizy sensorycznej do tego, aby szukać takiego spirytusu, z którego wódka może być wybitna. A ponieważ butelkuję w niezwykle małej skali, nie jest to specjalnie skomplikowane. I teraz tak, żeby to zrobić, odwołałem się do mojego podłoża, odwołałem się do mojego pochodzenia. O nie, lata mi tu mucha. Wszystko dlatego, że ten ring light tak świeci. W każdym razie, odwołałem się do mojego pochodzenia i, że tak powiem, wróciłem do świata nauki, gdzie nawiązałem relacje z pewnym przemiłym naukowcem. Nie chcę tutaj podawać żadnych szczegółów, ale jest to osoba, która generalnie zajmuje się badaniem pochodzenia i jakości spirytusu metodami chromatograficznymi i innymi metodami właśnie tego typu. No i teraz dostałem takie pierwsze wskazówki właśnie ze świata nauki, gdzie mógłbym, w których gorzelniach ten spirytus jest atrakcyjny, gdzie mógłbym takiego dobrego spirytusu szukać. Udałem się tam, gdzie trzeba, po kilku próbach udało mi się znaleźć miejsce, gdzie znalazłem spirytus ziemniaczany, który w jasny i przystępny dla konsumenta sposób cechował czy manifestował te najważniejsze cechy sensoryczne spirytusu ziemniaczanego. A najważniejszą cechą sensoryczną spirytusu ziemniaczanego jest to, że jest to spirytus, który nie jak spirytus zbożowy, w przeciwieństwie do spirytusu zbożowego, ma charakter kremowy, łagodny, słodki, prosty w odbiorze. I na tym najbardziej mi zależało, bo przez lata, jeśli czego się nauczyłem o konsumentach, to tego, że osoby, które zaczynają pić alkohol lub które piją go sporadycznie, jako alkohol dobry, jako alkohol atrakcyjny, odbierają alkohol, który łatwo jest wypić. I to było moim największym kryterium. Chcę stworzyć alkohol, który jest prosty do wypicia, który jest przyjemny do wypicia. O tym powiem więcej wam za chwilę. No i właśnie taki alkohol udało mi się znaleźć, udało mi się w pewien sposób stworzyć i oczywiście bez żadnego zastanowienia wybrałem właśnie ten oto spirytus ziemniaczany. No i moi drodzy, znalazłszy takie właśnie źródło spirytusu ziemniaczanego, zacząłem interesować się koncepcją tego, jak moja wódka mogłaby wyglądać. I oczywiście pierwszą rzeczą, która się tutaj pojawiła, była butelka. Więc pojawiła się tutaj taka myśl, co to ma być za butelka? I dzisiaj prezentuję wam w taki sposób, że doskonale siedzą tutaj słowa, patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło, bo znalazłem takie piękne klosze dla tej butelki, dla tych już historycznych, można powiedzieć niepowtarzalnych, rzadkich już teraz wypustów, a mianowicie ultra niespotykanego, nakład tylko 300 butelek, 250 było na sprzedaż, wypustu styczeń 2018 i wypustu kwietniowego, 5000 butelek, które już są niedostępne, sprzedały się z końcem zeszłego roku, za kilka dni następny rozlew wódki Miller Spirits. No i jak to było? Pomyślałem sobie, że zaczynam od wódki, ale ja lubuję się w wielu alkoholach, więc nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale chciałbym sobie zostawić taką furtkę możliwości zabutelkowania
różnych alkoholi. No i teraz zacząłem rozglądać się za butelkami. Oczywiście jest taka możliwość, aby stworzyć własną formę butelki. No i myślałem o takiej formie butelki, tylko taka forma butelki to jest koszt nawet kilkadziesiąt tysięcy euro, a sam fakt, że będę miał jakieś przetłoczenie albo jakieś, nie wiem, wyoblenie na butelce, czy jakieś inne embossing albo coś takiego, nie gwarantuje mi sukcesu rynkowego, więc postanowiłem, okej, nie możemy zrobić tutaj, to jest biznes, nie można zrobić atmosfery poszły konie po betonie, bo tak jak powiedziałem, jeśli tworzysz markę, która ma jakiś swój charakter, jeśli tworzysz markę, za którą stoi jej koncepcja, to marka ta będzie musiała mieć skalę, a ta skala w świecie alkoholu niestety jest potwornie kosztowna. Więc no się rzeczy odwołałem się do butelki, która ma, że tak powiem, wymiar uniwersalny. Pokażę wam, nad jakimi rzeczami myślałem. Najpierw pomyślałem sobie, że wódka mogłaby całkiem nieźle wyglądać w takiej butelce, no ale później zacząłem patrzeć na tę butelkę, mówię, ale czy tu mogłoby być whisky, czy tu pasowałby koniak, czy tu dobrze wyglądałby gin, i powiedziałem sobie, nie, tak nie może być. To samo zresztą pomyślałem sobie o tej butelce, więc ta butelka odpadła. No i w końcu zauważyłem, że jest w świecie alkoholu taka butelka, która nazywa się Dumpy Bottle, która jest bardzo powszechnie spotykana w świecie whisky. Znajdziecie w takich butelkach na przykład whisky takie jak Aberlour, takie jak Glenglassau, takie jak Bruichleby. I pomyślałem sobie, że to jest butelka, która jest wspaniałą butelką do mojej wódki ziemniaczanej, ale może być także ciekawą butelką do innych kategorii alkoholi, gdybym, nie mówię, że tak zrobię, gdybym kiedyś w przyszłości chciał takie właśnie alkohole zabutelkować. No i co ciekawe, tutaj jest to butelka uniwersalna, butelka, która, kiedy zacząłem się tym mocno interesować, zacząłem znajdować ją w większej liczbie miejsc i rozlewów na rynku. I tutaj mogę wam pokazać taką śmieszną, pokażę wam całe spektrum skali tej właśnie butelki. Moi drodzy, że tak powiem, powszechniejszą whisky, którą znalazłem, jest whisky, która nazywa się Hawks 3. Jest to bourbon z Biedronki, który też jest butelkowany w tę samą butelkę co wódka Miller Spirits. Jako taką ciekawostkę wam to pokazuję. Ale jeszcze gdzieś tutaj miałem dużo ciekawszy przykład. To jest whisky z destylarni Glenglassau. Akurat w tym wypadku jest to rocznik 75. Whisky 40-letnia, zabutelkowana w mocy beczki, finiszowana w beczkach po maderze. Też jest w tej samej butelce. I moi drodzy, co ciekawe, to tutaj mamy do czynienia z butelką, która kosztuje, nie wiem, nie pamiętam ile, ale kilkadziesiąt złotych. Tutaj mamy, niezręczny, bo dżentelmeni mają o pieniądzach nie mówić, ale ja jestem przedsiębiorcą, do tego miana dżentelmena, jak wiele razy mówiłem, nie aspiruję, a może chciałbym do niego aspirować, ale nie za wszelką cenę, więc jak ktoś mnie za niego nie uważa, jestem gotowy to przeżyć. W każdym razie tutaj mam do czynienia z wódką, która stoi gdzieś tam w okolicach 1000 euro. Także jak widzicie, zależnie od tego, jaka koncepcja stoi, jakiej jakości jest wsad w butelce, jak stworzona jest komunikacja marki, ten sam przedmiot może jawić się na wiele rozmaitych sposobów. W porządku. Tym butelkom już dziękujemy. Butelkę miałem zatem wybraną. Następną rzeczą, która się pojawiła, był oczywiście koncept wizualny, czyli zacząłem zastanawiać się, jak może wyglądać logo mojej marki. Na Facebooku często pojawiały się teksty Jigs pod Górna Street, więc pomyślałem sobie, że rzeczą wręcz naturalną będzie, aby logo marki Miller Spirits był właśnie Jig. No i cóż, jak pomyślałem, tak zrobiłem. Ja logotypy w tej chwili jestem w takiej stałej współpracy, która trwa już dekadę. Jest to współpraca oparta na przyjaźni, także na znajomości, która miała miejsce dużo wcześniej, czy zawiązała się dużo wcześniej. Moje logo, czy logo Miller Menswear, logo Mimadam, logo Miller Spirits, logo Open Bar jeszcze kiedyś, logo Miller Pije, w zasadzie tylko nie logo Manumi, robił Wojtek Rachwalski, mój serdeczny przyjaciel, który według mnie jest wybitnie utalentowanym grafikiem, z którym ja też mam szczęście do takich logotypów, które nie są upadającymi startupami, tylko faktycznie przeistaczają się w istniejące biznesy. No i Wojtek zaproponował mi tego dzika. Pamiętam, kiedy do niego zadzwoniłem, mówię: Wojtek, słuchaj, mam do ciebie taką sytuację, dziwną, trochę zaskakującą prośbę. Otóż będę robił własną wódkę. Wiem, że ty nie pracowałeś wcześniej z alkoholami, ale ja postaram się ciebie tutaj naprowadzić. Nie wyobrażam sobie pracować z kim innym w tym zakresie. No i wymyśliłem sobie taką koncepcję, że chciałbym, aby właśnie w tej koncepcji wystąpił dzik. Tylko od razu powiem tobie prosto z mostu, że w tym dziku jest taki problem,
że jak każdy Polak wie, dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. No i ja chciałbym, żeby to był taki dzik, który jest dzikim dzikiem, ale jednocześnie jest dostojnym dzikiem. Nie chcę takiego dzika, który jest rozpędzony, który macie przegonić, który sugeruje jakąś, nie wiem, agresję, jakąś taką negatywną energię. I to jest właśnie taka misja, którą dla Ciebie mam, która z mojego researchu, obejrzałem tych dzików parę tysięcy, nie będzie łatwa do wykonania. Więc rzucam Ci takie wyzwanie, czy Ty się go podejmiesz. Wojtek wysłuchał mnie z powagą, no i powiedział, ok, spróbujmy, zrobimy to, dlaczego nie. Ja pomyślałem sobie o tym dziku właśnie dlatego, że generalnie uważam, że wiadomo, ja trenuję brazylijskie jiu-jitsu i na macie ten charakter dzika, muszę powiedzieć, teraz już mam niebieski pas, więc ten charakter dzika we mnie troszeczkę tam nie tyle został utemperowany, co sam go temperuję, ponieważ bardziej teraz spoglądam na jiu-jitsu jako na grę, jako na szachy, w której chcę oszukać przeciwnika i wyprowadzić go w pole jego siłą, a nie swoją, ale nie ukrywam, i zresztą było to widać na paru zawodach, na Pucharze Polski i tak dalej, gdzie wystartowałem, że ta siła dzika gdzieś tam się pojawia i też, no jakby nie było, działa. No i tak sobie pomyślałem, że według mnie coś w tym jest, że facet musi mieć w sobie subtelność, musi mieć w sobie inteligencję, facet musi posiadać wiedzę, musi chcieć się rozwijać, musi mieć w sobie empatię do innych, musi chcieć pomagać innym, musi chcieć być dla innych. To jest wszystko prawdziwy facet, ale żeby być tym facetem, trzeba mieć w sobie też trochę tej takiej dzikości, trochę tej siły, trochę takiej nieprzejednaności, upartości. I teraz obniżę rejestr słów, zejdę trochę na dół i tak się mówi o dziku, że jak wpadniesz ryjem w błoto, to musisz jak pchać jak ten dzik, aż nie wyjdziesz z drugiej strony. I ja uważam, że takie coś we mnie gdzieś tam jest i chciałbym też, żeby było w innych, ponieważ są momenty w życiu, w których to pomaga. Szczególnie, kiedy nie jest wykorzystane przeciwko innym, tylko przeciwko jakimś uniedogodnieniom, które przecież życie każdego z nas od czasu do czasu niesie. I wtedy nie można się użalać nad sobą. Nie można rozpoczynać traumy i dramy. Trzeba po prostu być jak ten dzik i pchać je, aż się nie skończy. I dlatego właśnie dzik pojawił się w logo mojej marki alkoholowej i mam nadzieję, że odbieracie to w sposób pozytywny. Tak? Nie musi być symboliczny, nie musi być głęboki. Dla jednych może to być nieprzyjednany dzik, dla innych może być dzik spod Górna Street, dla innych może to być whatever, tak naprawdę. Przyjemny dla oka rysunek. No i cóż, moi drodzy, sytuacja wyglądała tak. Wojtek podjął się tego zadania. Ja wyjechałem wtedy z Olgą na wakacje. Pamiętam to, jak dziś byliśmy w Kartagenie, w Hiszpanii. Zwiedzaliśmy miasto, był upał, a ja mniej więcej co godzinę odbierałem nowy projekt dzika i dyskutowałem na jego temat z Wojtkiem przez telefon. W końcu Wojtek stworzył takiego dzika, którego opatrzył pewną historią i teraz powiem Wam tak. Jestem rasowym marketingowcem. Kumam bazę. Jestem przedsiębiorcą. Kupuję dziesiątki najrozmaitszych usług bez przerwy. Negocjuję rozmaite rzeczy na rozmaitych spotkaniach. Wiem, kiedy ktoś nawija mi na uszy makaron. Natomiast Wojtek przygotował dla mnie taką koncepcję logo. Mówiąc językiem marketingowym, przygotował mi taką bajerę, że nie miałem innego wyjścia niż łyknąć ją jak młody pelikan. Moi drodzy, Wojtek pokazał mi logo dzika i o logo tym powiedział tak. Zobaczcie je najpierw, niech się tutaj ono pojawi i uważajcie teraz. Wojtek powiedział mi, zaproponowałem logo, które stworzone zostało bardzo nietypową kreską, ale kreska ta ma charakter symboliczny. Chciałem, żeby pokazywała kilka elementów Twojego życia, bo jak przedstawiłeś mi swoją markę, kiedy przedstawiłeś mi swoją markę, wywnioskowałem, że chcesz włożyć w nią trochę siebie. Poza tym firmujesz ją nazwiskiem, więc przygotowałem takie logo, w którym linie, z których powstał dzik, przede wszystkim przypominają odcisk palca, ponieważ produkt ten, wódka ta, ma charakter bardzo indywidualny. Sam ją selekcjonujesz, jest odzwierciedleniem Twoich preferencji, Twojego smaku, więc to jest Twój fingerprint. Nie powiedział po angielsku, te wstawki po angielsku są czasem trochę krępujące, trochę żenujące, ale z racji drugiej natury i wykonywanego kiedyś zawodu tłumacza czasem
gdzieś tam się pojawiają. Dobra. Oprócz tego Wojtek powiedział mi, alkohol często leżakuje w drewnie. Dużo mówisz o tych dębowych beczkach, więc chciałem, żeby linie w dziku przypominały też trochę słoje drewna, aby nawiązywać do właśnie tradycji gorzelnictwa. Oprócz tego wiem, że uwielbiasz żeglarstwo, więc chciałem, żeby linie na tym dziku przypominały trochę izolinie na mapach, izogony, izobaty, izobary, po to, żeby wiązały się z tym, co kochasz. I w końcu ten dzik to przecież biznes, więc chciałem, żeby te linie przypominały trochę także linie, które widnieją na portretach i na wizualizacjach, na banknotach. Moi drodzy, kiedy usłyszałem to i zobaczyłem tego dzika, po prostu od razu zakochałem się w nim. W zasadzie od pierwszego wejrzenia. Później jeszcze trochę tam optymalizowaliśmy, zasięgając opinii rozmaitych osób. Jedni chcieli go trochę uagresywniać, inni trochę łagodzić. Kiedy był za łagodny, nie wyglądał jak dzik, tylko jak świnia. Kiedy był za agresywny, wyglądał jak ten dzik, który chcecie roznieść. Szukaliśmy takiego właśnie konsensusu i w końcu powstał dzik Miller Spirit, który wygląda dostojnie, nieprzejednanie, ciekawie, atrakcyjnie i mam nadzieję, że dla waszych oczu także w sposób interesujący. Miałem już dzika, poszedłem zatem dalej i pojawiła się etykieta. Byłem kiedyś w regionie Koniak, gdzie zwiedzałem destylarnię tego wspaniałego trunku. I tam miałem okazję odwiedzić taki dom produkcji koniaku, w którym żona właściciela miała swoją pracownię kaligraficzną, w której to te najdroższe koniaki miały ręcznie wypisywane etykiety. Ponieważ moja żona w sposób zupełnie niezależny i alternatywny również interesuje się kaligrafią, pomyślałem sobie, że być może Olga zgodziłaby się na to, aby takie etykiety wypisać. Zapytałem zatem Olgi: Olu, czy miałabyś ochotę wypisać dla mnie 300 etykiet pierwszego rozlewu wódki Miller Spirit? Czy byłby to dla ciebie problem? Tekst będzie taki i taki. Wskażemy pochodzenie, profil smakowy, datę rozlewu, a potem ja się podpiszę. Ola powiedziała: nie no, pewnie. Dlaczego miałam tego nie zrobić? Chcę wspierać cię w twoich pasjach, nawet jeśli te są czasem zaskakujące. Nie spodziewałem się, że będziesz zaraz robił wódkę. No dobrze, no to Ola się na to zgodziła. Wszystko było fajnie. To był ten rozlew styczeń 2018 roku, było 300 butelek wyprodukowanych, 250 udostępnionych sprzedaży, sprzedały się w zawrotnym tempie 4 godziny, stworzyliśmy wtedy ten sławny timelapse, w którym te butelki znikały ze stołu, znikały, wtedy też zrobione zostało to zdjęcie, które nie wiem, ono już jest kolorowe, ale również dobrze mogłoby być czarno-białe, jest takim zdjęciem dla mnie w jakiś sposób takim życiowym landmarkiem, ważnym punktem, bo tamtych butelek nie było dużo w porównaniu z tym, co stało się później, bo to było tylko tam kilkaset butelek, ale no to zdjęcie robi jakieś wrażenie, jednak jak pan na plastyce w liceum mówił, multiplikacja, powielanie potrafi imponować. I mam nadzieję, że jeśli ktoś jest alkoholowym lajkonikiem, to to zdjęcie mu w jakiś sposób zaintonowało. No i teraz tak, moi drodzy, tak właśnie się stało. No problem się pojawił trochę później przy skalowaniu, bo jak już zrobiłem ten rozlew kwiecień 2018, no to podejmując decyzję o tym, że rośniemy i że tych butelek nie będzie już 300, tylko 5000, uznałem, że Olga też się zgodzi. I był to dla mnie taki, nie wiem jak to powiedzieć, trudny czas. Ten czas zresztą przeżyłem jeszcze raz przez ostatnie 6 dni. Moi drodzy, wypisanie etykiet rozlewu wódki Miller Spirits zajmuje 80 godzin. I to nie jest 80 godzin, które ktoś tam pisze przez długi, długi czas. Jest to 80 godzin, które poświęca głównie Olga, mniej więcej 70 godzin i 10 godzin ja, na podpisanie i wypisanie wszystkich etykiet na wszystkich butelkach. Każda etykieta jest inna, każda ma mój, nazwijmy to taki indywidualny jakiś znak w postaci podpisu, który jest taką rzeczą dla was, aby okazać wam wdzięczność za to, że interesujecie się tą marką. Żeby uzmysłowić wam, jak bardzo ten proces jest ciężki, my robimy to wszystko po godzinach. W piątek prowadziłem degustację whisky amerykańskie w Miller Spirits, wróciłem po degustacji 22, do 2 w nocy pisałem, 8 rano w pracy. To była sobota, więc od rana pisałem, cały dzień pisałem. Później prowadziłem wspaniałą, cudowną degustację armaniaków z lat 80. również w Miller Spirits, w ramach Miller Spirits Academy Rarities. Przyjechali tam ludzie z całej Polski. Pozdrawiam serdecznie już teraz. Więcej o tym powiem przy okazji któregoś z następnych odcinków. Wróciłem do domu. Dobrze po 22, do 2 w nocy dalej pisałem. W niedzielę byłem na targach ślubnych, gdzie promowałem ubranie Miller Menswear. Wróciłem do domu, dalej pisałem etykiety. Poniedziałek, wtorek, dzisiaj środa w nocy, dopiero dzisiaj skończyliśmy. Żebyście znali skalę zjawiska. Moi drodzy, to są cienkopisy, które Olga już wypisała.
A to są te, które nie mogą już wypisywać etykiety, ale mają jeszcze na tyle juice'u, że ja mogę się nimi podpisać. 5200 etykiet plus 3% na straty. Tak wygląda ten temat. Robimy to tutaj naprawdę. I nawet złożyłem sam sobie taką obietnicę, którą chciałbym zwerbalizować. Chciałbym ją powiedzieć na głos, ponieważ to działa. Uważam, że jeśli coś mówisz, to zaczynasz zmierzać w stronę realizacji tego celu, a oprócz tego, kiedy coś mówisz, to ciężej się wycofać, a ja nie chcę się z tego wycofać. I złożyłem sobie taką obietnicę, że nie wiem, czy kiedyś tam będę, nie wiem, czy to się stanie, ale jeśli się stanie i jeśli tak będzie, to chciałbym, żeby pierwsze 100 tysięcy butelek wódki Miller Spirits było podpisane przeze mnie autentycznym podpisem, a nie nadrukiem. Później oczywiście, już teraz zdaję sobie z tego sprawę, będzie to skala, w której nie będzie to możliwe. Już teraz wiem, że przy nakładach większych prawdopodobnie będziemy musieli w jakiś sposób coś zmienić albo zmniejszyć liczbę personalizacji miejsc personalizacji na etykiecie albo po prostu zatrudnić osobę do wypisywania etykiet. Olga w tej chwili odciski na dłoniach, plastry na dłoniach, 70 godzin pisania bez przerwy po nocach. Spójrzcie tylko Glengasał, butelka wódki Miller Spirit 79 zł, Glengasał 1000 euro. Tu ręcznie wypisane są tylko dwie cyfry, sześć cyfr razem. Znaczy dwie liczby, sześć cyfr razem. Także tak to wygląda, ale ja czuję, że to jest taka forma indywidualności, którą mogę dać. I choć niektórzy na Facebooku się śmieją, czy podpis jakiegoś żałosnego celebryty wpływa na bukiet tej niewątpliwie wykwintnej inaczej wódki? Oczywiście nie wpływa, nie ma żadnego znaczenia. Ta wódka mogła być wlana w butelki po occie. Natomiast nie jest. Wygląda to zupełnie inaczej. Nie wszystkim musi się podobać, ale tym, którym się podoba, serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną. Dobra, moi drodzy. W końcu ta etykieta wyszła w ten sposób i mogę powiedzieć, że jest takim, chyba mogę tak powiedzieć, takim cutting edge'em, taką wyżyną poligrafii, ponieważ na zewnątrz tej etykiety jest ten połysk, jest lakier, jest taki blichtr tej marki, jej luksusowość. W ogóle etykieta uznałem, że będzie czarno-biała ze srebrnym highlightem. Wszystko po to, że chciałbym, żeby ta wódka oddawała także w pewien sposób duszę mojej drugiej pasji, czyli klasycznej męskiej elegancji. Ta wódka to takie black tie, to taka wódka smokingowa, można powiedzieć. Wódka, w której występuje tylko czarny, biały, odrobina srebra i piękny, niebieski w kolorze Royal Blue atrament. No i teraz, moi drodzy, mamy tutaj sytuację, w której po prostu ten środek etykiety jest odsłonięty, nie ma na nim lakieru, tak abyśmy my mogli po nim pisać. Wódka też manifestuje w jasny sposób, dwa miejsca na butelce, na etykiecie i na szyjce, że nie jest ona zabutelkowana w mocy procent 40, tylko w mocy procent 42, co jest możliwe dzięki właśnie profilowi sensorycznemu spirytusu ziemniaczanego, który to spirytus dzięki swojej łagodności, słodyczy, słodycz i kwasowość najlepiej maskują alkohol, znaczy doskonale z koktajli, zarówno soury, jak i koktajle bardzo słodkie, alkohol ukrywają, nie czuć go w nich. Tak samo jest ze spirytusem ziemniaczanym, oczywiście na nieporównywalnie niższą skalę, bo tu nie ma cukru, natomiast to 42% to jest taki mój prezent, moje takie oczko puszczone w stronę konsumentów, mówiące o tym, że jeśli rozumiesz sensorykę, jeśli zagłębisz się, to wiesz dlaczego. Sprawa jest niezwykła, ciekawa, jest o czym mówić. No i w ogóle ta wódka też swoim wizerunkiem przypadła do gustu bardzo mocno, bo na weselach, trochę wybiegam, zaraz o tym powiem więcej, ale byłem na weselu międzynarodowym, gdzie pojawiło się dużo osób z krajów rozmaitych, gdzie właśnie serwowana była wódka Miller Spirits i okazało się, że ta etykieta to jest strzał w dziesiątkę. To jest niewiarygodny, tak jak to się mówi po angielsku, icebreaker albo conversation starter dla gości weselnych. Natychmiast jest o czym rozmawiać. Także było to na pewno ciekawe przeżycie. No i cóż, moi drodzy, i tak powstała ta wódka. Grube dno, krystalicznie czysta butelka, wspaniała etykieta, korek, banderola na górze z dzikiem, oczywiście znak akcyzy, z tyłu kontretykieta z tekstem o dziku, który to możecie sobie poznać już na żywo, jeśli będziecie zainteresowani. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy to nie są trochę zbyt takie szczegółowe tematy marketingowe, ale być może jest to temat, który Was także zainteresuje. No i cóż, moi drodzy, no i już trochę wybiegłem o tych rozlewach, ale opowiem Wam jeszcze trochę o tym momencie premiery. Premiera tej wódki odbyła się na bardzo dziwnie, tak trochę zabawnie, na targach ślubnych we Wrocławiu, w hali stulecia. Tam właśnie zabraliśmy ją na te targi ślubne, gdzie oczywiście przedmiotem gry były tutaj ubrania ślubne i wódka stanowiła taką dekorację stoiska. I, moi drodzy, zrobiłem takie zdjęcie, które jest trochę zabawne.
Zdjęcie to oczywiście wyświetlę, żebyście je zobaczyli, ponieważ zrobiłem zdjęcie, na którym widnieje wódka Miller Spirits, ułożona tutaj się w piramidkę, jeśli dobrze pamiętam, zresztą parę butelek. No i z tyłu widać piękną, dębową szafę z alkoholami, która to oczywiście jest szafą, która należy do mnie, którą fizycznie posiadam. Jest to szafa w sklepie Miller Spirits. Natomiast co ciekawe, na tym zdjęciu to nie jest ta szafa, tylko to jest roll-up ze zdjęciem tej szafy. Więc tak naprawdę to zdjęcie zagina rzeczywistość, bo są to butelki stojące na tle roll-upu. Ale okazało się, że z jakichś przyczyn, z przyczyn losowych pewnie, a może trochę ten los mi sprzyjał, to zdjęcie wyszło atrakcyjnie wizualnie. Spodobało się to internautom i natychmiast zrobiło duży hałas w internecie. No i to oczywiście było źródłem wielkiej radości, takiego początku istnienia marki i tej świadomości, tego brand awareness, o którym tak często mówi się w korporacjach. No i cóż, na tej imprezie stały się jeszcze dwie rzeczy, których długo nie zapomnę. Pierwsza rzecz trochę dla rozluźnienia atmosfery i dla dodania jakiejś oboczności była taka, że nie przez przypadek dzisiaj rano założyłem tę marynarkę, ponieważ wiedziałem, że wieczorem coś nagram. To jest jedna z moich ulubionych marynarek, która pokazuje, że elegancja jest ponadczasowa. Mam już ją kilka ładnych lat. Cały czas noszę ją wręcz z uwielbieniem. Bardzo dobrze się nosi. Klasyczna brytyjska tkanina, hopsak, ciężka, niegniotąca się, mocne, mosiężne guziki, dwurzędówka, klapy frakowe. Taka formalna, cywilna marynarka dodająca powagi, więc założyłem ją także na takie targi. Ale co zabawne, w tej hali stulecia dookoła tej hali jest taki korytarz, coś jak w Arenie w Poznaniu i za każdym razem, kiedy na korytarz ten wyszedłem w tej marynarce ze złotymi guzikami, dosłownie po 5 sekundach podchodził do mnie ktoś, kto pytał mnie, którędy do toalety, ponieważ wyglądałem jak osoba zajmująca się ochroną obiektu, które to często właśnie dwurzędówki noszą, bo dwurzędówka jest ubraniem rzadko widywanym. Więc jak widzicie, po raz kolejny ten relatywizm sytuacji, to subiektywne postrzeganie świata jest zupełnie normalną rzeczą, która ma miejsce wszędzie. Natomiast oczywiście było to dla mnie trochę zabawne. Ale już potem wiedziałem, gdzie ta toaleta jest, więc chętnie udzielałem wskazówek. No i teraz tak, moi drodzy, druga ważna rzecz, która stała się na tych targach, jest taka, że tam odbyły się zupełnie spontanicznie pierwsze degustacje. Tu wpadł ktoś, kto ogląda na YouTubie, tu wpadł ktoś, kto czyta bloga, tu wpadł ktoś, kto się żeni, tu wpadła jakaś pani, co zobaczyła i się zainteresowała, czy jacyś przyszła para młoda, często teściowie też. I tam spotkałem panią, która, nie znam tej pani, nie mam z nią żadnego kontaktu, ale bardzo jej dziękuję, ponieważ podczas wspólnej degustacji, która pokazała mi już od pierwszego dnia istnienia tej marki, że jeśli znasz techniki analizy sensorycznej, jeśli potrafisz otworzyć przed kimś świat wódki, to wódka może być zupełnie innym alkoholem w degustacji. No i ta pani powiedziała mi coś, podsunęła mi takie słowo, które jest słowem bardzo potrzebnym, którego nie znałem wcześniej, a to słowo zawiera w sobie tyle, że musiałbym chyba mówić 10 minut. Moi drodzy, ta pani wzięła łyka wódki Miller Spirits i powiedziała, chwila napięcia, i powiedziała, nie otrząsa. I kiedy usłyszałem to słowo, nie otrząsa, pomyślałem sobie, to jest sedno mojej koncepcji. Chcę alkoholu łatwego do wypicia. Alkoholu, który nie otrząsa. I teraz wyobraźcie sobie, że zatrudniam tego speakera z trailerów do filmów w kinach i on mówi, wódka Miller, nie otrząsa. To oczywiście w Polsce jest niemożliwe. Natomiast marzyć chyba wolno. Dobra. Moi drodzy, no i teraz tak, mamy zatem wódkę, mamy jej koncepcję, na właśnie tę kreację wizualną, super ważna rzecz, to pomyślcie sami, wchodzicie do baru, do pubu, do klubu, nawet do sklepu z alkoholami i niektóre etykiety ikon świata alkoholi, typu Jack Daniels, Johnny Walker, Ballantine's, Jim Beam, Bombay Sapphire, która jeszcze butelka jest taka mocno charakterystyczna, na pewno wódka Grey Goose, wódka Belvedere. Co jeszcze zwraca uwagę tak mocno? Czego jeszcze nie można zapomnieć? Pewnie będzie to butelka wódki Beefeater. Pewnie będzie to rum Bacardi. Pewnie będzie to na przykład likier Sheridan, bardzo charakterystyczna butelka dwukolorowa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych butelek jest mnóstwo. Te butelki widzicie już z kilometra. I teraz celem każdego, kto chce stworzyć markę własnego alkoholu, powinno być właśnie przygotowanie takiej kreacji wizualnej, która da ten potencjał ikonowości, da tę rozpoznawalność z kilometra, da tę wychwytywalność okiem. W to celuję, chcę takiej atrakcyjności. Chcę, żeby to naprawdę zwracało uwagę. No i teraz tak, moi drodzy. Kiedy ta wódka się pokazała, reakcja, to miód na moje serce, muzyka dla moich uszu, woda na mój młyn, moi drodzy, wielka energia. Dostałem od Was tak pozytywne opinie, które po prostu
niosły mnie jak fale Pacyfiku, dosłownie. I no, ostatnio powiedziałem o swojej fryzurze, tak mi tutaj Dennis Barber zrobił taką, powiedział to, fala Pacyfiku. I jeden z widzów przysłał mi degustację Bushmillsa, zdjęcie właśnie z plaży nad Pacyfikiem w Kalifornii z Bushmillsem wbitym w piasek i kartką fala Millera. Bardzo miłe to było. Też ostatnio dostałem przepiękne zdjęcia dzika z karkonoszy, za co serdecznie dziękuję. Dostałem też zdjęcia dzika z wielu, wielu innych miejsc na całym świecie, od Dubaju przez Skandynawię, wszystkie zakątki Polski, Wielką Brytanię itd., itd. Więc dzik już istnieje, on wajbuje i mamy wspólne relacje. Dobra. I teraz, moi drodzy, tak to wyglądało. Drugi rozlew, 5000 butelek, skończył się. W świecie alkoholi jednostką obliczeniową sprzedaży jest skrzynka 9-litrowa, która wynosi 12 butelek 0,75 albo 12 z hakiem butelki 0,7. I w pierwszym roku istnienia marka Miller Spirit sprzedała 400 z hakiem skrzynek 9-litrowych wódki Miller, co oczywiście dla pierwszego roku istnienia marki jest efektem spektakularnym, wspaniałym, z którego jestem dumny i którym jestem zachwycony. Natomiast w odniesieniu, gdybyście chcieli tutaj jakiegokolwiek benchmarku do marek takich mainstreamowych, no to tam, że tak powiem, mainstreamowy zaczyna się oczywiście w milionach skrzynek, a dla tych najbardziej znanych marek to jest powyżej 10 milionów skrzynek rocznie. Także to pokazuje, że ta skala to jest skala naprawdę absolutnie i całkowicie mikroskopijna. Jednak no jest to dla mnie źródło wielkiej radości, wielkiej przyjemności, że udało mi się jednoosobowo, bez żadnych inwestycji, bez żadnego wsparcia agencji marketingowych, bez żadnych działań takich natury korporacyjnej, udało mi się takie coś osiągnąć. Wielka radość, oczywiście również dzięki Wam, za co serdecznie dziękuję. No i moi drodzy, zaczyna się 2019 rok, w styczniu pojawia się już za kilka dni, dostępny będzie nowy rozlew wódki Miller Spirit, styczeń 2019, także jestem z tego oczywiście również bardzo, bardzo dumny. No i pojawiają się kolejne pytania, co teraz, co będzie następne? No i pomyślałem sobie, że tak jak już powiedziałem w tym odcinku, że marzyć trzeba i zaczęliśmy robić to w ten sposób, że po tym tak zwanym living proof, czy proof of concept, czyli po tym jak sprzedało się te 300 butelek, zabutelkowałem dużo butelek, 5000, szalona liczba, i zacząłem budować sieć dystrybucji. W tej chwili jesteśmy już w ponad 40 punktach w Polsce, dość widoczni w Wielkopolsce, zaczynamy pojawiać się na południu z Polski, na następny rok celem jest wschód Polski i kanał Horeca, czyli hotele, restauracje, catering. Co ciekawe, bardzo dziwne sytuacje się czasem zaskakujące, bardzo pozytywne sytuacje się zdarzają, ponieważ zdarza się tak, że osoby, które wiedzą o tej wódce, chodzą do swoich ulubionych sklepów z alkoholami i mówią ich właścicielom, że chcieliby, żeby ta wódka się tam pojawiła, bo oni uważają, że warto. I zdarzają się właściciele sklepów, którzy zgłaszają się do mnie sami z najodleglejszych zakątków Polski, więc jest to dla mnie wielka radocha i wielka przyjemność. Natomiast, moi drodzy, oczywiście moim celem w tej chwili jest stworzenie sieci dystrybucji, która miałaby wymiar ogólnopolski, która sprawiłaby, że wódka ta będzie po prostu dostępna. Natomiast mam też taki drugi, ukryty cel, nie ukryty, bardziej odległy. Trochę marzenie też, bo przez te wszystkie lata, o których Wam mówiłem, wiele razy zdarzyła mi się sytuacja, która nie tyle, że mnie smuci, co można powiedzieć, budzi we mnie pewien sprzeciw, ale bez użalania się, bo ja nie znoszę użalania się. A mianowicie, przez wszystkie te lata, dziesiątki, jeśli nie setki razy spotkałem się z opinią jakiegoś znawcy whisky, który chciał zabłysnąć, który powiedział, proszę pana, bo ja znam Szkota osobiście i Szkot mi powiedział, że jak pić whisky, to tylko i tam wjeżdża. Albo z wodą ze źródła, albo tylko 3 kostki lodu, bo 2 to niedobrze, a 4 to za dużo, 1 to za mało, albo że z kolą nie wolno, albo że tamto i w ogóle i tak dalej. No i teraz mój problem jest taki, że jeśli tutaj takie słowo trochę męczące, trochę trudne, ale w sumie lubię je odrobinkę, gdyby sytuację tę ekstrapolować na nasze tutaj polskie warunki, wyobraźcie sobie sytuację, że wychodzimy teraz na ulicę i pierwszego napotkanego gościa lub gościówę, że tak powiem, tutaj po żeńsku także, dla żartu oczywiście, no offense dla wszystkich pań, zapytamy pierwszą napotkaną osobę coś o wódce. Na przykład takie pytanie, no bo przecież skoro wszyscy Szkoci znają się na whisky, no to wszyscy Polacy znają się na wódce. Czy wie pan albo pani na przykład, z czego robiona wódka jest, kiedy na etykiecie nie jest napisane, z czego jest robiona polska wódka?
Oczywiście taka niemówiona prawda jest taka, że wódka ta robiona jest z kukurydzy, ponieważ kukurydza jest najtańsza w przerobie, a ziemniak w przerobie jest najdroższy, bo zawiera dużo wody, więc żeby zrobić tyle samo spirytusu, co z jednej przyczepy ziarna, trzeba przywieźć więcej przyczep ziemniaków. Tak to więcej działa. Oczywiście osoba ta nie będzie tego wiedzieć, podobnie jak nie będzie wiedzieć szeregu rzeczy związanych zarówno z produkcją, jak i sposobem spożycia i analizą sensoryczną wódki. Wszystko dlatego, że nasze nurty konsumenckie tego od konsumenta nie wymagają, nie ma w tym absolutnie nic złego. Ale zgadnijcie co, w Szkocji jest tak samo. Szkoci nie wiedzą bardzo dużo o whisky, jeśli nie poświęcą temu czasu, uwagi i pasji. O trunkach, czy wiedzy o trunkach zdobywają te osoby, które tym trunkom się poświęcają, które oddają tym trunkom swoją energię. I tylko te osoby bez względu na narodowość. Więc pomyślałem sobie, okej, chyba już zawsze będę skazany na to, że skoro jestem Polakiem, który mówi o whisky, no to nikt nie będzie mi wierzył tak do końca na 100%, choćbym nie wiem, co zrobił. Przecież ja jeździłem do destylarni, piłem zacier z kadzi zaciernej, ulewałem spirytusów prosto z alembika, piłem prosto z beczek, pokazywałem to wszystko, widzieliście wielokrotnie, ale i tak wystarczyłoby, żeby pojawił się gość ze Szkocji, który mówi, no przykro mi, niestety z Coca-Colą nie można pić whisky, no i już byłby tutaj problem. Więc pomyślałem sobie, że zamiast użalać się na ten temat, to też jeden z powodów, dla których myślałem o wódce, można by sytuację tę odwrócić, bo przecież ten kij ma dwa końce. Co będzie, jeśli nagle wykorzystam ten element spójności swojego pochodzenia z trunkiem, który propaguję? Co by było, gdybym był Polakiem, który mówi o wódce i tak się składa, że na wódce tej się dobrze zna? Moi drodzy, pomyślałem sobie, że trochę nieskromnie, przepraszam za to, ale po tylu latach robienia tego naprawdę, nie na YouTubie, ale naprawdę cały czas intensywnie, mogę ocenić swoje umiejętności w degustowaniu jako umiejętności zaawansowane. Posiadam także zaawansowane umiejętności językowe, komunikacyjne, umiejętności związane z występowaniem publicznym, umiejętności związane z budowaniem wizerunku. Choć nieładnie mówić, że szata zdobi człowieka, oczywiście wygląd nie ma żadnego znaczenia i liczy się tylko to, jaki jesteś głęboko w serduszku, jaki masz charakter, to jednak mimo wszystko głęboko zakodowane w nas ludziach jest to, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz i to, jak wyglądamy, mamy znaczenie, dlatego warto jest ubierać się w taki sposób, aby to wrażenie dobre robić. Choć na YouTubie czasem takie ubranie robi wrażenie niedobre, z czym też się spotkałem, ale na co się oczywiście godzę. Zatem moi drodzy, tak gdzieś tam w głębi serca czuję, że mam te wszystkie elementy, które pozwoliłyby mi załadować taki szkuner typu Kati Sark. Ani kabla luzu, po sam pokład i na pokład. Właśnie skrzynkami 9-litrowymi, beczkami wódki Miller Spirits popłynąć gdzieś za wielką wodę albo trochę bliżej i zainspirować tą wódką rozmaite rynki zagraniczne i być może zakończyłoby się to sukcesem. Nie wiem, czy by tak było, ale marzyć trzeba, więc jest to takie moje dążenie. Bill Gates kiedyś powiedział, że ludzie zwykle przeceniają to, co są w stanie zrobić w rok. Ja nigdy nie spodziewałem się, że po roku tu będzie 50 tysięcy ludzi, a jest! A nie doceniam tego, co są w stanie zrobić w lat 10. A ja od 10 lat płynę tym samym kursem i zgadnijcie co, nie zamierzam kursu tego w żadnym wypadku zmienić i mam nadzieję, że zechcecie mnie w tym wesprzeć dobrym słowem, pozytywną energią i zaangażowaniem w to, co robię. Moi drodzy, ten ostatni tutaj rozdział był taki trochę prywatny, trochę taki może nawet intymny, bo to takie skryte marzenia. Może ktoś je wyśmieje, ale trudno, są prawdziwe, będę do nich dążył i być może je kiedyś zrealizuję, a jeśli tak będzie to na waszych oczach, więc mam nadzieję, że będzie to wam też sprawiać jakąś przyjemność, a wszystko dlatego mogę, ja wiem, że mogę tak powiedzieć, bo w oku mojego kanału skupieni są ludzie pozytywni, ludzie z dobrą energią, z dobrym słowem, ludzie z uśmiechem, ludzie, którzy zainteresowani są dyskusją, rozwojem, ludzie, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy. Oczywiście, że zdarza się czasem jakiś ziomek, który coś tam, ale oni zwykle nie mają tutaj głosu, ponieważ nie są w stanie go zabrać, bo stek przekleństw, czy tam jakieś bluzganie, czy stek inwektyw nie są w stanie przejąć głównego wątku dyskusji i za to serdecznie wam dziękuję, podkreślając to, że jesteście naprawdę wspaniali. Moi drodzy, no chyba tyle w temacie. Powiedziałem wszystko, co chciałem. Odcinek długi jak pas startowy, ale dla niektórych to też pozytywna cecha. Na weekend może nawet będzie się dobrze oglądać. Tymczasem ja
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę przy kolejnym spotkaniu. Przypominam, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, możecie zrobić to teraz i wcisnąć dzwoneczek po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków i po to, aby nasza społeczność rosła. A oprócz tego możecie znaleźć mnie też na fejsie, na Instagramie, gdzie pokazuję rozmaite sytuacje codzienne, które mnie dotyczą. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i żegnam się z Wami już tradycyjnie słowami, które dobrze znacie. Wielkie dzięki i do zobaczenia!